Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Paranoja medycyny akademickiej. Paranoja do potęgi. Gdy państwo produkuje alkohol, papierosy, trującą żywność i to samo państwo mówi o programach zdrowotnych, tworzy przepisy stanowiące o zdrowiu lub chorobach. Co tu jest kłamstwem, a co prawdą? Co to ma oznaczać dla tych ziemskich ludzi? To samo państwo zakazuje i karze za narkotyki, a kawa jest reklamowana i polecana przez medycynę, a zawiera narkotyk kofeinę. Jest również bardzo szkodliwa zdrowotnie. Poleca się leki i medykamenty, które są bardzo szkodliwe, a przepisują lekarze, aby leczyć choroby ziemskich ludzi. Bardziej szkodzą niż leczą. Więc czy to jest pomoc, czy unicestwianie? Unicestwianie medykamentami świadome, codziennie, pomału i systematycznie. Coraz więcej medykamentów bardzo szkodliwych, ponieważ osłabiają system odpornościowy. Stają się suplementami diety, są sprzedawane nawet na stacjach benzynowych i hipermarketach. Łatwość dostępu dla wielu. Bardzo reklamowane w telewizji i w mediach. Na każdym kroku. Nawet dzieci wiedzą, że są szkodliwe. A jednak przepisy zezwalają na ich sprzedaż. Tłumaczą się, że każdy musi wybrać sam. Każdy odpowiada za siebie sam. Można mnożyć przykłady zakazów i nakazów. Można mnożyć przykłady paranoi okłamywania duchów ludzkich, gdy chodzi o ich zdrowie. Te wszystkie nazwy chorób ziemskich, wymyślone rozumowo, powodują wiele pomyłek w diagnozach i błędów lekarskich. Jest w szpitalach psychiatrycznych tysiące osób opętanych i nawiedzonych duchem. Lecz medycynie akademickiej brak o tym wiedzy, więc ich szpikuje się lekami i sterydami. W konsekwencji najczęściej tracą te duchy swoje gęsto materialne ciała. Każdy duch na ziemi ma takie samo prawo do prawdy, zapewnione przez konstytucję ze światła. A tu wyłącznie kłamstwo popędza kłamstwo. Bez możliwości zatajać prawdę. Na taką ilość kłamstw w każdej dziedzinie medycyny akademickiej. Wszystko jest tutaj rozumowe, nic z ducha. Choć przysięga Hipokratesa mówi o psyche i somę, choć ciągle się słyszy, że o duchu brak wiedzy, bo go bez możliwości dotknąć i zobaczyć. Wszystko ściągnięte do ciała ziemskiego, choć w powiedzeniu od dawna wiadomo, że jak zdrowy duch, to zdrowe ciało. Wszystko na opak, zamiast pomagać, jeszcze bardziej pogrąża. Brak mówienia prawdy, bo na kłamstwach zarabia się ogromne pieniądze. Utrzymuje się ludzkie duchy w niewiedzy i w strachu. Już są na stałe, do końca ziemskiego życia, klientami aptecznymi. Bo tak ich fachowcy, medycy, akademicy poinformowali. Tak ich skazali na ciągłe chorowanie. A gdzie etyka lekarska, gdzie prawda o profilaktyce, zdrowym odżywianiu, o oczyszczaniu organizmu, o samoleczeniu i możliwościach samoregeneracji każdej komórki waszego organizmu? Możecie
siebie okłamywać. Możecie pozostać w niewiedzy o tym, to wasza sprawa, ale okłamywanie ludzi ziemskich to już są skutki zwrotne tragiczne. Jak wy, medycy, akademicy, możecie spokojnie spać? Tak dalece sfałszowano prawo, aby medyka zmusić do wypisywania na receptach dużo leków. Całkowicie medycynę naturalną wyeliminować jako konkurencję, kłamiąc i oszukując na temat prawdziwego uzdrawiania energią płynącą od Pana Stworzyciela. Tego, od czego ziemski człowiek jest całkowicie zależny. Bez energii, brak życia na ziemi, bo wszystko jest energią i potrzebna jest równowaga energetyczna. Wtedy jest zdrowie. Kłamie się o cukrzycy, którą głównie wywołują grzyby w trzustce i wątrobie, o nowotworach i podobnych chorobach. Zamiast prawdy wydaje się wyrok na tego ziemskiego człowieka w ciągłym stresie, dużo leków, złe odżywianie i już jest chory człowiek. Jak odłączy się jego od źródła energetycznego, to już zaczyna się pozbawiać ducha pojazdu, czyli gęsto materialnego ciała. A medycyna akademicka ma same sukcesy, bo aptek coraz więcej. Więcej niż sklepów spożywczych, a świadomość ludzi ziemskich coraz mniejsza, bo coraz więcej ludzi odchodzi z powodu błędów medycyny akademickiej. To dla was, ludzie, wielkie nieszczęście, iż wy tak biegniecie do medyków akademickich, zamiast wierzyć sobie i swoim uczuciom. Brak wam wiary z przekonania w doskonałość Pana Stworzyciela i doskonałość waszego ziemskiego ciała. Prawda oczywista wyraźnie mówi, zdrowy duch to zdrowe ciało. Medycyna akademicka opiera się na szukaniu w genach, odkrywaniu nowych syntetycznych leków, które mają jeszcze więcej skutków ubocznych oraz jeszcze więcej przeciwwskazań, ponieważ coraz więcej ludzi staje się odpornych na działanie leków, to i one są coraz mocniejsze, ale odbija się to na waszym zdrowiu. Macie jeszcze więcej chorób, które są z powodu brania leków. Unicestwiają was pomału, ale systematycznie. A wy swoim przyzwoleniem robicie tak, jak wam każą. Każde wasze zażywanie leków powoduje w was zatrzymanie oczyszczania z toksyn. Blokuje wam nerki i wątrobę. Natychmiast oczyszczanie organizmu się zatrzymuje i już macie problem bardzo poważny. Hodujecie sobie choroby, które powodują gnicie tych śmieci w organizmie. Nerki jako organ oczyszczający najczęściej pozostają bez bólu, ale powodują ogromne skutki. Same są przyczyną, której bez widzenia i bez odczuwania. Więc te skutki są bardzo szybko. Każde wahanie, ciśnienia we krwi, niewydolność nadnerczy, dalsze skutki to zła praca tarczycy. Oczy również to zła praca nerek i trzustki. Okulary to proteza. Jak energetycznie wyleczy się nerki i trzustkę, natychmiast poprawi się wzrok. Ale medycyna akademicka bez mówienia wam prawdy, więc leczą was latami na choroby, które są skutkami. A skutki można leczyć 100 lat i dalej chorować, ponieważ oni są bez chęci was wyleczyć. Na tym polega kłamstwo medycyny akademickiej. To jest największy interes na świecie. Apteki są tego najlepszym przykładem. Wreszcie zobaczcie i odczujcie to na sobie. Jak wyleczycie sobie przyczynę w organizmie, to skutki ustąpią same bez niczyjego udziału, ponieważ wasz organizm ma wszystko, co potrzebne,
aby was wyleczyć z tych wszystkich wymyślonych przez medycynę akademicką chorób. Bez potrzeby brania antybiotyków, by wyleczyć przeziębienie, ale medycyna wam natychmiast je serwuje. Medycy mówią wam, że bez antybiotyków się nie wyleczycie. To właśnie jest największa bzdura. Tak jak można pomidor wyhodować bez nawozów sztucznych i antybiotyków. Ten pomidor jest zdrowy i odżywczy dla człowieka. Tak człowiek może się wyleczyć bez medykamentów i cieszyć się wspaniałym zdrowiem. Do późnego wieku starczego, w pełnej sprawności ciała ziemskiego i umysłu oraz być duchowym. Szczepienia dla dzieci to igrzyska śmierci. Rodzi się dziecko i w pierwszej chwili swojego życia zostaje jemu osłabiony system odpornościowy i szpikowanie lekami, antybiotykami oraz sterydami. Bez potrzeby jemu leki. Jest jemu potrzebne mleko matki, aby zdobywał naturalną odporność i był zdrowy. Bardzo prawidłowe odżywianie, czysta woda, bez plastików, tak zwana mineralna, wyłącznie najczystsza, osmotyczna. Również czyste powietrze, bez skażenia chemikaliami syntetycznymi, farbami z nowych mebli i ubranek oraz wymalowanych ścian. Aż dziwi, iż ten noworodek w takich toksynach w ogóle przeżywa. Na zewnątrz opryski roślin i chemitrale. Jak wiele takich sytuacji, gdzie ludzie powodujecie sami, słuchając innych, swoje choroby. I bądźcie bez zdziwienia, że was oszukują, bo wy oszukujecie innych. I ta cała karuzela kłamstw napędzana przez was działa. Dlatego dla was to skutek zwrotny waszych działań w stosunku do innych. Ale wszędzie liczą się pieniądze zamiast zdrowie wasze i innych. To, co jest dobre dla was, dobre jest dla innych. To, co jest złe dla was, jest złe dla innych. Czyńcie wyłącznie to, co jest korzystne dla was i dajcie innym tylko to, co jest dla innych korzystne, a zmieni się wasze ziemskie życie na lepsze. Wtedy będziecie zdrowi i szczęśliwi. Prawda musi przebić się przez tą fałszywą i kłamliwą medycynę akademicką.